Mam tu pytanie kolejne z Twittera. Albert Oziemblowski. Skoro jest pan wiceprzewodniczącym UEFA, wiceprezydentem UEFA, jakim cudem PSG jest w stanie zatrudnić Messiego, Ramosa, Mbappé, Neymara, Donnarumę, 9 bramkarzy i jednocześnie odrzucać ofertę 200 milionów euro za piłkarza? Gdzie finansowy fair play? Dlaczego UEFA olewa sprawę? Nie wiem. I to jest konkretna odpowiedź. Bardzo mi się podoba. Sam się nad tym zastanawiam.